Mapa Kultury to interaktywny portal prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. A my jak w każdy piątek zapraszamy Państwa na telewizyjne wydanie właśnie Mapy Kultury. Dzień dobry, Martyna Sztoga. Zwarty. Ponoć spotkaliście się 2 lata temu i nikt z was nie przypuszczał, że ta przygoda z muzyką ludową będzie trwała tak długo. Co w ogóle się stało, że zainteresowaliście się muzyką ludową? Początek to przypadek, jak zwykle. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie 2 piosenek na okoliczność pewnego lokalnego festiwalu. No i tak też na kolanie taką aranżację przygotowaliśmy. I na tym festiwalu, o dziwo, dostaliśmy nagrody ministra kultury, więc poczuliśmy się wyjątkowo wyróżnieni i docenieni. A ponadto ciepłe przyjęcie publiczności na kolejnych naszych występach powodowało, że coś mi zastanawia, co się dzieje, że jednak coś być może w tych dźwiękach ludowych zaaranżowanych w tak niecodzienny sposób, coś jest takiego, co ludzi przyciąga, a nam każe o tym pomyśleć w dalszej perspektywie, dłuższej perspektywie. Ponadto teksty, których używacie, bazują na gwarze lokalnej. Czy to jest jakby gwara, którą wynieśliście z domu, czy to jest, nie wiem, czy sami ją rekonstruowaliście? No tak dzisiaj już nikt nie mówi oczywiście, ale to są piosenki odgrzebywane, odkopywane, odsłuchiwane od naszych babć, cioć, a tak naprawdę od zespołu ludowego śpiewaczego Jezioranki z Jeziorska, który to zespół tak naprawdę na co dzień prowadzimy z kolegą Marcinem i z kolegą Krzysiem. To jest taki prawdziwy, ludowy, ortodoksyjny folklor i w oparciu o to powstają te nasze piosenki. Teksty są dokładnie takie, jak śpiewały babcie
100-150 lat temu i przekazywały je swoim córkom, wnuczkom i tak dalej, i tak dalej. Myśmy te piosenki do naszych potrzeb, że tak powiem, dostosowali. O, właśnie, a na co dzień w ogóle zajmujecie się muzyką, czy macie poza tym jakieś pozamuzyczne rzeczy? Nie, raczej zajmujemy się innymi rzeczami. Znaczy najbliżej chyba mam ja, bo pracuję w kulturze szeroko rozumianej, w Warskim Centrum Kultury w Warcie. Koledzy mają różne zawody, ale łączy nas ta pasja, ta muzyka i przyjemność grania, muzykowania, a też, żeby to nie zabrzmiało źle, poczucie misji, tak? Wydaje nam się, że ten folklor jest wart tego, żeby go odczarować, bo trochę nam się słabo kojarzy, prawda? Troszkę gdzieś tam się trochę obśmiewamy, troszkę nam się kojarzy z jakimś obciachem, czy to takie niefajne, a jednak... Chyba już nie kojarzymy tego z takim obciachem, ale czy wy jakoś interpretujecie te kawałki, czy jakby śpiewacie, staracie się jakby zatrzymywać jakby te same nuty, które... Nie, nuty są dokładnie te same. Nuty są dokładnie te same, słowa są dokładnie te same, tam nie ma żadnej innej nuty, nie ma żadnego innego słowa. Po prostu zamknięte jest troszkę w nieco inną formę to, ale jakby ten kręgosłup jest oryginalny, prawdziwy i szczery, mam nadzieję. Czytałam, że mieliście jakieś perypetie związane z płytą, że zaczęliście ją nagrywać, ona jest teraz w fazie produkcji? Nie, płyta już jest. Obiecałem, że ją zabiorę ze sobą, gdzieś mam. Nie przejmę się, pewnie gdzieś zostawię. Gdzieś jest, w każdym razie płyta jest gotowa, tak, mamy 12 utworów na tej płycie. Nagrywaliśmy ją w tym roku na dwóch miesięcy bodajże w Sosna Studio w Małkowie u naszego kolegi Marcina Sosnowskiego, którego przy okazji pozdrawiamy, bo on też troszkę czuwał nad kształtem tej płyty i tej naszej muzyki, a też jakby jest dobrym duchem tego naszego projektu, bo też dzięki niemu ja osobiście uwierzyłem jakby w tę muzykę i w ten pomysł. Bo on dostrzegł chyba coś, czego ja nie widziałem od początku, być może z zewnątrz lepiej się to widzi. I no, pokazywał nam, że warto, że to jest ciekawe, fajne, inne. No i stąd jakby tutaj no, jesteśmy pewnie z tego powodu też. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Wesoło. Bolimów położony jest na skraju Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Właśnie w Bolimowie ród Konopczyńskich od 200 lat pielęgnuje z pokolenia na pokolenie rodzinne tradycje garncarskie. Niezwykle ważną postacią w dziejach warsztatu garncarskiego jest Franciszek Konopczyński. To on zapoczątkował zainteresowanie rodziny ceramiką. Dziś ceramiką zajmuje się już piąte pokolenie rodu, a warsztat garncarski został wpisany w program Ministerstwa Kultury i Sztuki Ginące Zawody. Bolimowska pracownia garncarska rozwija się cały czas. Prowadzone są tu warsztaty ceramiczne dla zainteresowanych tajnikami pracy garncarza. W warsztacie wykorzystywane są zarówno tradycyjne koła garncarskie napędzane siłą mięśni ludzkich oraz te współczesne napędzane silnikiem. Można zobaczyć tutaj również tradycyjny piec garncarski opalany drzewem, w którym ostatni wypał był w 1986 roku. Obecnie naczynia wypalane są w piecach elektrycznych. Bolimowska ceramika ma również swój wzór wymyślony przez Walentego Konopczyńskiego i jego syna Stefana, z którym związana jest legenda. W piękny, gorący dzień garncarz utoczył na kole dużo naczyń i wyniósł je przed dom na słońce, aby szybko wyschły. Sam w tym czasie poszedł do domu na obiad, naczyń nie pilnował, a gdy wrócił, okazało się, że wszystkie zostały zniszczone. Gdy się im przyjrzał, zobaczył, że na glinie pozostały ślady dzióbka, łapek i skrzydełek, a w jednym z naczyń siedzi mały ptaszek, cały ubrudzony gliną. Kiedy garncarz go zobaczył, od razu wiedział, że te zniszczenia to jego sprawka i powiedział: skoro jesteś tak niegrzeczny, to ja za karę od tej pory na wszystkich moich naczyniach właśnie ciebie będę malować.
pracowni Konopczyńskich powstało wiele naczyń do filmów Faraon, Ogniem i Mieczem, Pan Tadeusz, Zemsta czy Wiedźmin. Członkowie RODU chętnie uczestniczą w licznych pokazach i kiermaszach twórczości ludowej. Działalnością warsztatu interesują się etnografowie i naukowcy. Pracownia leży na szlaku wielu turystów indywidualnych. Dzieci, młodzież i dorośli przyjeżdżają tu, aby samemu spróbować ulepić coś z gliny. W ciągu wielu lat istnienia warsztatu odwiedzili go turyści z ponad 40 krajów świata. W naszej kuchni Maciek Rosiński. Maciek, przed programem Magda Libiszewska paluszkami wzięła makaron i powiedziała: Maciek, to jest takie pyszne. Co jest takie pyszne? A wiesz, zupa. Zupa to jest nasza taka łódzka wigilijna zupa grzybowa, która robiona jest z suszonych grzybów. Ja, co to za grzyby? Ja wykonuję z mieszanki borowików i podgrzybków, czyli tych takich najbardziej szlachetnych. I gotowana jest na bulionie warzywnym, czyli wiesz, włoszczyzna, woda, troszeczkę soli. Grzyby, które są suszone, namaczamy w gorącej wodzie, 2-3 godziny wystarczy i potem gotujemy razem w tym wywarze to wszystko. Teraz już grzyby, wiesz, wyjmuję na sam koniec. Sam wybierasz? Tak, i z moją mamą, tak, z moją mamą. Wiesz, był ten okres, to sobie wyjechałem na kilka dni i pozbierałem grzyby, żeby mieć na własne potrzeby do restauracji, właśnie na ten okres wigilijny. Kroję te grzyby, przygotowuję łazanki. Kiedyś się robiło, to jest rodzaj makaronu, prawda, takiego kwadratowego, kiedyś się robiło takie łazanki, teraz można kupić, więc poszedłem troszeczkę na łatwiznę. I teraz co z tą zupą? Jak już ta zupa, wiesz, nam wyklaruje ten smak, trzeba kilka godzin ją pogotować, doprawiamy ją solą i zabielamy mąką. Ale tak lekko, wiesz, bo ona miała konsystencję zupy, nie kremu. I doprawiamy potem jeszcze do smaku pieprzem i tak naprawdę to jest wszystko. Czyli tam przynajmniej troszkę masła? No, sama widzisz, musi być. Po dodaniu wody z mąką dodajemy, żeby nam się wygładziła struktura i żeby był ten smak maślany. A przez to i tak zupa, mamy troszkę tłuszczu, a zupa jest stricte, wiesz, postna i jak najbardziej nadaje się do tego, żeby podawać ją na Wigilię. Zresztą taką u mnie się jada i sama zobaczysz po programie, mam nadzieję, że zostaniesz i będziesz mogła jej spróbować. Podaję ją właśnie z tymi łazankami i z kawałkami tych grzybów, które tutaj, tak jak widzisz, kroję. A czy coś można jeszcze dodać, tak żeby to było samodzielne danie? To znaczy, wiesz, to wystarczy. Niektórzy dodają jeszcze śmietanę, wiesz, i jakby na sam koniec dają śmietanę. Ja już nie daję, bo wystarczy. Ja na pewno bym dodała. No, dobrą 30. 30, słodką, zdecydowanie. Ona nie może być absolutnie kwaśna, ona ma być słodko-słona. A czy jakby kuchnia kuchnią, a byłeś kiedyś w Bajkonurze na Widzewie? Nie, ale słyszałem, tam jest dużo różnych koncertów, się odbywa w ogóle dużo imprez takich artystycznych z tego. Tak, bardzo, bardzo obiecujące miejsce, zaraz opowiem o tym więcej. Fajna nazwa.
Paweł Olszewski, założyciel Bajkonuru i Iza Lach, piosenkarka, kompozytorka. Jesteśmy tutaj, żeby pogadać właśnie o Bajkonurze. To jest inicjatywa prywatna, inicjatywa, która spełnia funkcję takiej małej, prywatnej instytucji kultury. Macie studio nagrań, macie miejsce na koncerty, macie kawiarnię. Jak w ogóle doszło do tego, że założyliście miejsce, które moim zdaniem jest jednym z najbardziej ciekawych, najciekawszych miejsc w Łodzi, jeżeli chodzi o koncerty i o muzykę? Dzięki za zaproszenie przede wszystkim. Stworzyliśmy to miejsce, bo brakowało nam go po prostu w Łodzi. Parę lat się łąkaliśmy po mieście z tymi pomysłami. Nie było miejsca, które pod jednym dachem łączy te wszystkie rzeczy, o których wspomniałaś, czyli salę do prób, studio nagrań, scenę, miejsce eksperymentów alternatywnych. Szczególnie w momencie, kiedy w Łodzi kilka knajp oferujących tego typu scenę się pozamykało, tak jak Jazzga czy wcześniej Forum Fabriku. Chcielibyśmy móc kiedyś usłyszeć o nas, że kontynuujemy te łódzkie tradycje. A przede wszystkim chcieliśmy zrobić miejsce dla młodych ludzi, ale nie tylko dla młodych, w ogóle dla artystów, którzy mogliby potraktować Bajkonur jako drugi dom, miejsce, gdzie mogą pograć, poznać nowych ludzi, pouczyć się, bo poza tym, o czym mówiliśmy, jest jeszcze w Bajkonurze szkoła muzyczna prowadzona przez Marka Kądzielę, który jest jednym z, moim zdaniem, jednym z najlepszych polskich gitarzystów jazzowych, awangardowych. Świetny człowiek i on prowadzi tam zajęcia, także dzięki zebraniu tych wszystkich ludzi wokół nas, czyli studia nagraniowego prowadzonego przez Kamila Łazika, prób sceny oraz baru, czyli miejsce takiego socjalnego, czyli po próbie nie trzeba iść do domu, tylko można usiąść, porozmawiać przy kawie albo przy czym innym. Udało się stworzyć zalążki takiego tygla. Powstają pierwsze zespoły, które się właśnie zadzierzgnęły. Czy wy już zaczynacie tworzyć środowisko? Myślę, że można tak powiedzieć, bo dlatego właśnie, że powstają pierwsze zespoły. Nagrywamy u nas filmy, nagrywamy fajnych łódzkich artystów, którzy trochę lgną do tego miejsca i lubią spędzać tam czas. Miło tam przyjść nawet w dzień, kiedy większość ludzi pracuje, a jednak tam też cały czas się dzieje. A ulokowaliście się na Widzewie, na Widzewskiej Wimie. Mhm. To było jakoś celowo? Specjalnie chcieliście aktywizować tę część miasta, tę dzielnicę? Myślę, że to raczej wynika z tego, że trafiliśmy na właściciela, który ma otwartą głowę. Pana Stanisława, sławnego w Łodzi. Również laureata punktu dla Łodzi, który myśmy mieli też przyjemność otrzymać niedawno. Po prostu jest to człowiek, który chce takie inicjatywy u siebie widzieć pod swoim dachem. Myśmy rozważali inne miejsca, to wydawało nam się najciekawsze i mam nadzieję, że to się pokazuje, że to jest miejsce prawdziwie alternatywnej działalności artystycznej, bo w tej chwili tam już jest około 11 czy 12 inicjatyw, które pod tym jednym dachem się rozwijają. To są głównie sztuki plastyczne, ale są tam filmowcy i my jako reprezentanci świata muzyki. Także jest to fajna ekipa. Jedną z artystek, z którą właśnie współpracuje Bajkonur jest Iza Lach. I zanim porozmawiamy z Izą, zobaczmy teledysk. I've never wanted to get hurt. I just wanted to love you. I've never wanted to be scared. It seems I can control it. Do you? Iza, czytałam, że zagraniczne media nazywają cię księżniczką popu,
Ale ja obserwuję twoją karierę. Nie jesteś żadną księżniczką. Ty jesteś pracującą, w ogóle fajną, zdolną, śliczną, mądrą dziewczyną. I jakby też wiesz, jakby nie każda dziewczyna, która urodziła się w ogóle w 89 roku i ma 23 lata, nagrywa płytę u Snoop Dogga. Jak w ogóle doszło do takiej współpracy? Współpraca, okej, tutaj może troszeczkę zahaczam o tą księżniczkę, bo jest to rzeczywiście współpraca trochę z bajki, która się pojawiła w tym roku w marcu u mnie w życiu i w Łodzi też. Zaczęło się od tego, że wysłałam piosenkę na konkurs, który zorganizował Snoop Dogg i spodobało mu się i od tamtej pory współpracujemy razem. Przyjechał tutaj w sierpniu do Łodzi do mnie i nakręciliśmy i wtedy, tutaj w Łodzi poznaliście się osobiście po raz pierwszy? Tak, tak. I jakoś, nie wiem, zaiskrzyło i powiedział, Iza, wydaj u mnie płytę. Zaiskrzyło, to źle brzmi. Tak, zaiskrzyło w sferze pracy i w sferze współpracy zaiskrzyło i podpisałam z nim kontrakt na 5 płyt, które niebawem... Na 5 płyt? Tak, tak. To jest normalne w przemyśle muzycznym, że podpisujecie tak długie kontrakty? Zazwyczaj kontrakty są rzeczywiście bardzo, bardzo zobowiązujące i rzeczywiście w większości przypadków te kontrakty są to kontrakty na wieloletnie. A to jest niesamowite, bo na przykład w literaturze podpisuje się umowę na maksymalnie 3 książki. Tak, żeby jakby wiesz, żeby potem móc się rozmyślić i tak dalej, ale to jest takie bardzo wiążące, czyli jakby wchodząc do wytwórni już jakby mniej więcej musisz być zdecydowana na... Tak, ale to nie jest też tak, że to jest wielka, ogromna wytwórnia. On też jest troszeczkę niezależny i to jest jego wytwórnia, to nie jest wielki koncern, który w tej chwili przejął mnie w swoje szpony. To jest na zasadzie bardziej przyjacielskiej, przynajmniej na razie, zobaczymy co będą mówić za rok, ale mam nadzieję, że ta przyjacielska jakby współpraca cały czas będzie się tak rozwijać, jak się rozwija. I to absolutnie nie jest tak, że ja dostałam coś na tacy. To jest szansa, którą dostałam i teraz ode mnie zależy, w jaki sposób ją wykorzystam i jakby ode mnie zależy, czy udowodnię, że zasługuję na tą szansę. Nie, tak jak powiedziałam, wiesz, ja naprawdę jakby obserwuję i przeczytałam jakby sporo wywiadów z tobą. Wiem, że w ogóle zaczęłaś karierę jako 5-latka, od przedszkola do Opola, a potem już było tylko lepiej. Słuchałam dzisiaj rano twojej epki Good Friday i zastanawiałam się, ponieważ jak słuchałam jej, to pomyślałam sobie, że ktoś mnie zapytał, jakby skąd jest Iza Lach, jakbym nie wiedziała, że Iza Lach to polskie imię i nazwisko, to w ogóle nie wiedziałabym, skąd jest wokalistka i skąd jest producent, bo to wszystko było bardzo, jakby nawet nie europejskie, to było bardzo amerykańskie. I zastanawiam się, czy ty sama pracujesz nad brzmieniem swoich płyt, czy masz jednego producenta, czy to jest zespół producentów, który z tobą pracuje? Znaczy, dopóki nagrywałam płyty po polsku, to było tak, że pierwszą nagrywałam ze współpracy z producentem Marcinem Borsem, drugą produkcją zajęłam się sama razem z moim narzeczonym Adamem. I jakby odkąd zaczęłam pracować ze Snoop Doggiem, tworzymy te piosenki i to, co robimy muzycznie, tworzymy to razem. Więc może stąd też ten powiew amerykański, ponieważ jest to mikstura różnych części. Kultur i różnych części świata. Tak. A najbliższe koncerty? Coś w Łodzi? W Łodzi póki co jeszcze nie ma planów, ale w Warszawie 21 stycznia się pojawię. A jeżeli będzie koncert, to czy będzie właśnie w Bajkonurze? No, w Bajkonurze był koncert na otwarciu rok temu, ale tak? Bardzo chętnie. Dzięki. To był pierwszy koncert, który zagrałam, tak naprawdę pełnoprawny koncert, który zagrałam w życiu. To był właśnie na otwarciu Bajkonura. Pewnie. Dziękuję bardzo. W ogóle bardzo się cieszę, że wpadliście. Jakby nie tylko dlatego, że uwielbiam Bajkonur, ale też dlatego, że w ogóle podziwiam i jakby cieszę się, że przychodzą do mnie młode, zdolne i pracowite dziewczyny. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Było miło. Dzięki. Mapa Kultury poleca. Koncert zespołu Public Relations 22 grudnia, godzina 22, Lizard King. Kolędą, nowy spektakl Teatru Logos 22 grudnia, godzina 19, Teatr Logos. Małgorzata Wiktorko oprowadzi po wystawie Korespondencje, sztuka nowoczesna i uniwersalizm 22 grudnia, godzina 11.11, MS Kwadrat. Tak, tak, tam w lustrze. Sobota pamięci o obywatelu GC. 22 grudnia, godzina 21, Klub Szafa. Spektakl Kukła. 26 grudnia, godzina 18.15, Teatr Mały. Muzyczny spektakl Ocalić od zapomnienia. 27 grudnia, godzina 18, Herbaciarnia Klimaty, Aleksandrów Łódzki. Koncert zespołu Getto. 27 grudnia, godzina 21, Klub Scenografia. Sylwester dla bezrobotnych. Spektakl Spiski. 31 grudnia, godzina 17, Teatr Powszechny. Sylwester premier filmowych. 31 grudnia, Kino Czarny.
mapie kultury przypinamy kolejną pineskę z wydarzeniami, które będą miały miejsce, z wydarzeniami, o których opowiadaliśmy. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Bardzo dziękuję Państwu za to, że spędzili ze mną Państwo popołudnie. Czego mogę Państwu życzyć w przyszłym roku? Na pewno nie więcej kultury, ponieważ tej kultury w Polsce mamy i na całym świecie bardzo dużo. To, czego Państwu życzę, to więcej współuczestniczenia w tej kulturze. W tym, żebyśmy jakbyś wszyscy dokładali swoje cegiełki do budowania wydarzeń, do budowania ciekawych inicjatyw. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w nowym roku.